Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na y, analizę partii. Z obrony królewsko-indyjskiej Jest to partia jedna z piękniejszych Jaką w życiu widziałem Gdzieś na kanale, na innym kanale Na żywo analizowałem te partie Dosyć powierzchownie e, Tutaj zapraszam do myślę, że Ciekawej analizy i fajnych możliwości Jakie się pojawiają w tym debiucie A przy okazji zapraszam serdecznie Na symultanę szachową Z okazji dziesięciolecia firmy Szachuś e, Odbędzie się 25 września O godzinie 10 W szkole podstawowej w Uzdowie Koło działdowa. Wszystkie szczegóły są na Facebooku, będą też w opisie. Jest to też. też... Cel charytatywny, dobra rzecz, gdyż zbieramy tutaj na kombinezony, na sprzęt dla strażaków w Uzdowie. Myślę, że będzie fajna zabawa, jest dużo pucharów, upominków, będzie słodko, będzie pysznie. 100 szachownic, nie wiem czy wspomniałem 100 osób może zagrać w tym turnieju. Zapraszam serdecznie, trzeba się zgłaszać do mnie na maila, opłacać wpisowe na konto w tytule darowizna, ale wszystkie szczegóły są na dole. Dosyć o moi drodzy mam nadzieję że do zobaczenia i przejdźmy do tej fantastycznej partii. Białe rozpoczęły ruchem d4, skoczek zagrał na f6, c4. Posunięcie g6, skoczek na c3. Wiadomo jak obrona królewsko indyjska się zaczyna. Posunięcie e4, klasycznie d6 i skoczek na f3. Tutaj robimy oczywiście roszadę, goniec e2, czyli klasyczny wariant i gramy posunięcie E5, aby atakować tutaj centrum. Dla osób początkujących, od razu powiem, że wybicie na E5 białymi nie stwarza żadnych problemów dla czarnych. Tego pionka absolutnie nie tracimy, bo tu są zawsze jakieś tam kopytka w postaci wieża E8, skoczek E4 i tak dalej. Ja tutaj się nie zagłębiam, opowiadałem już o tym wielokrotnie. Mam nadzieję, że jak ktoś jeszcze nie wie o co chodzi dokładnie, można sobie samemu z silnikiem popatrzeć. To jest dosyć prosta sprawa, tu się tego bicia nie obawiamy. Roszada ze strony białych. No, i klasycznie skoczek idzie na C6 wzmacniając pionka. Tutaj naciskając na punkt D4 i powodując jakieś tam już fajne opcje w postaci bicia na D4. No, tutaj oczywiście można grać bardzo różnie. Można i przepchać pionka, można zagrać gońcem. Strasznie dużo możliwości. Teraz też widziałem, że są też bicia, ale to jest myślę, że na korzyść dla czarnych. Bardzo przyjemnie się zresztą to gra bezproblemowo. Tutaj białe zagrały D5. Skoczek klasycznie. Idzie na E7 i skoczek E1. Niech nas nie zdziwi taki powrót skoczka do obozu. To jest manewrowanie figurami. Ten skoczek na polu D3 może okazać się zdecydowanie przydatniejszy, gdyż z tego miejsca może tutaj uderzać w więcej kratek i próbować na przykład zagrać się posunięcie C5. Ogólnie strategia w obronie królewsko-indyjskiej jest taka, że czarne grają na skrzydle królewskim i próbują atakować króla białego, jeżeli tu jest już roszada, generalnie jak nie ma roszady to też warto chyba się rozpychać z tej strony. A białe kontratakują po stronie przeciwnej, czyli na hetmańskim. I kto pierwszy ten lepszy, to są e, tak zwane wyścigi i myślę, że dlatego ten debiut jest na tyle atrakcyjny, opiewający w bardzo dużą ilość taktyki, strategii, e, zrozumienia, która figura gdzie co i jak zresztą e, Większość moich widzów chyba wie, że jest to jeden z moich ulubionych debiutów, jak nie najbardziej ulubiony. Dobrze, moi drodzy, skoczek D7, bardzo ważne posunięcie. Widuje się również skoczek E8. Tak naprawdę to są równorzędne ruchy. Jedyny taki plus, że skoczek na chwilę broni pola C5, nie pozwala tutaj zagrać pionkiem, ale to jest taki szczególik, który jest w zasadzie nieistotny, bo po ruchu skoczek D3 następuje od razu F5 i skoczek z D7 za moment będzie wracał na pole F6, czy z tego pola by wrócił, czy tego, bez znaczenia. Mamy f5 i tutaj białe zagrały goniec d2. No dobra, tak też można sobie grywać. Tutaj raczej, znaczy, zbić można to nie jest grzech, ale tutaj czarne zagrywają w partii z koczkiem na f6, podważając bardziej tego pionka. Jak grać? No białe grają klasycznie, cały czas klasycznie i grają posunięcie f3. Tutaj jakby goniec znalazł się wcześniej na polu e3, chociaż był postraszony pionkiem f4, ale generalnie są takie warianty, że goniec stoi tutaj na e3 i jak zagramy tak pionkiem, to goniec idzie na f2, ale to są zupełnie troszkę też inne warianty, ten goniec po tej stronie też dobrze działa, można zawsze gońca przestawić sobie tą ścieżką i to też jest w porządku. Czarne? Znów klasycznie, moi drodzy, grają. F4. Zamknąć skrzydło. Łańcuch pionów jest e, imponujący, tylko e, można powiedzieć, że ten goniec nie gra czarnopolowy. Ale e, to jest Klasyczny atak. Już widzimy jasne zamiary czarnych. Czarne będą się rozpychać pionami na skrzydle królewskim. No a białe muszą kontratakować, i tak się też dzieje. Od razu zostaje zagrany ruch C5. Bardzo ważna rzecz. G5 zagrać trzeba, żeby ten skoczek miał oddech. Zaraz powiem dlaczego. Bo po ruchu bicie i bicie. Tutaj następuje wieża C1. To jest dobre posunięcie. To przygotowuje skoczka, który chce zagrać na C7. Tutaj. E, Gramy tempo w tempo, to jest bardzo e, ciekawe e, tutaj e, zjawisko. Kto e, straci tempo, ten może mieć problem. No i skoczek na G6 zostało zagrane. E, skoczek zagrał e, na B5. I teraz e, pytanie jest takie, czy można zagrać Hetmanem na B6, dając szacha i wziąć skoczka? To jest pytanie. Sprawdźmy. Hetman B6. No, nic z tych rzeczy. Skoczka nie, nie bierzemy, bo jest skoczek F2 i goniec ładnie broni tutaj skoczka. To tak na marginesie. E, fajnie to wygląda, ale jednak nic się nie dzieje. Bardzo ważny moment, bardzo ważny manewr. Wieża F7. Ta wieża dobrze kontroluje siódemkę i nie wpuszcza skoczka tutaj na C7. Bardzo ważny manewr z tego względu, że czasami gramy gońcem na F8 i ta wieża wskakuje na G7, pomagając pionkowi G5 rozpychać się i atakując tutaj e, króla. W tej sytuacji, mm, Białe zagrały A4. Ten ruch e, dla mnie jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu, strata tempa, tak mi się wydaje, bo on nie wnosi w zas zasadzie nic. Tutaj trzeba grać dosyć dynamicznie. Na przykład Hetman C2 byłby takim ruchem ciekawym, dlatego że bezpośrednio już skoczek może się e, tutaj. E, ustawić na polu c7, a jakby się udało zagrać skoczkiem na e6, no to paraliż tego gońca powoduje, że ten atak na króla białego by się raczej skończył. Ten goniec jest strasznie ważny do ataku na króla białego. Tylko, że po tym ruchu można grać koń e8 i tutaj też się na razie wszystko broni, więc dalej można kontynuować taki, taki plan ataku. Moi drodzy, w tej sytuacji jednak zostało zagrane a4, no i... Tutaj wykorzystujemy czarnymi fakt, że nie ma skoczka na C3, i on nie pilnuje pola E4. Z tego względu gramy właśnie ruch G4. Tak w partii poszło. I chodzi o to, że jak będzie wybicie na G4, to my skoczkiem tutaj odbijamy piona centralnego, co jest niebywałą korzyścią dla czarnych. W tej sytuacji Hetman zagrał na C2 i tutaj. Czarne grają klasycznie, atakują bardzo klasycznie. Warto znać taki ruch w obronie królewsko-indyjskiej, grać go w, praktycznie w ciemno, oczywiście nie zawsze się to da zrobić. W tym wypadku G3. Jest to piękna zaczepka tutaj na króla. I chodzi o to, że jak uda nam się Hetmanem dotrzeć na H4, e, jak nawet będzie opór ze strony białych poprzez ruch H3, to tym gońcem możemy tu się poświęcić. E, znaczy możemy gońca poświęcić za piona e, i. Dobrać się do króla. Generalnie ta sytuacja wygląda już całkiem nieźle. Skoczek zagrywa na C7. No i teraz jesteśmy w bardzo ważnym punkcie tutaj tej partii. W ogóle co ciekawe, ruch ten jest oceniany przez, który będzie zagrany za chwilę przez czarne, oceniany jest przez silniki jako zły, ale nie dla człowieka. Nie wierzę w coś takiego. No wiadomo, silniki bardzo dokładnie tutaj liczą. Zaufajmy intuicji, bo człowiekowi nawet na poziomie, tutaj pozwolę sobie nawet powiedzieć, na poziomie arcymistrza, nie jest łatwo do końca wszystko policzyć i bardzo często pomyłki w bardzo zwariowanej pozycji. Jak zagrać czarnymi? Zatrzymujemy materiał, szukamy ruchu z dwoma wykrzyknikami moi drodzy niepoprawny ruch, ale jakże przyjemny dla oka i atakujący skoczek E4. Poświęcamy figurę, ale chodzi głównie o to, żeby mieć szybką, dynamiczną akcję poprzez ruch Hetmanem na H4. Ten skoczek tu jest bez znaczenia. Chodzi o to, żeby dobrać się tam Hetmanem. I teraz wspomniany ruch, na przykład skoczek E6, no bo widzimy, że tutaj skoczek może wziąć wieżę. Zaraz do tego wrócimy, ale po skoczku E6 blokującym gońca. Czarnymi wygrywamy bardzo szybko i można sobie również zatrzymać materiał, poszukać odpowiedzi. Ja już pokazuję opcje, bo one są dosyć łatwe. Tutaj zbijamy pionka. A jeżeli zbije król, to e, gramy sobie Hetmanem e, i tutaj się robią problemy po król G1, skoczek G3. Masakra, praktycznie, praktycznie jest mat. Oczywiście nie, jeszcze mata nie ma, ale już e, blokada tego gońca nie ma znaczenia. A jakby na przykład król chciał się schować, no to e, sprawa jest prosta. Skoczek G3, król H2. Hetman, szach, król G1 i mat na E2. Jakże piękny mat z skoczkiem. Tak w partii nie było. Skoczek jednak pokusił się o wzięcie całej wieży. No właśnie. E, o co tutaj chodzi? Aha, e, moi drodzy, bo właśnie mi się zapomniało powiedzieć, co by było, jakby Pionek zbił tutaj skoczka. Tutaj to już e, mówiłem, że wchodzimy sobie Hetmanem, jeżeli będzie H3. No to trzaskamy, i tu w zasadzie dajemy praktycznie za chwilę mata. Więc tu się tego nie obawiamy. Skoczek wziął wieżę na A8. I teraz e, następuje znowu kolejny fantastyczny ruch. E, z książki, którą tę partię analizowałem, e, książka tutaj pokazuje dwa wykrzykniki na zrozumienie szachu. Właśnie to jest fajne, że e, silnik pokaże nam suchą pozycję. Aha, tu już jest plus, 2,5 dla białych, to już wygrana, nie ma co patrzeć. Otóż nie, e, książka wskazuje to, to posunięcie jako e, świetne. I znowu dwa wykrzykniki ze strony czarnych. Bardzo trudne posunięcie. Bardzo trudne. Można spróbować swoich sił zatrzymać materiał. Uwaga, jest to ruch skoczek C5. O co tutaj chodzi? Głównie blokujemy linię C. Koniec, kropka. Tyle w temacie i gramy ze swoim planem. Tak, tak prosto to brzmi, ale tak zagrać jest to bardzo trudno. Moi drodzy, skoczek zbił na C5 i to już daje szansę czarnym. Bardzo duże zresztą. Hetman H4. Już się większość z Was pewnie domyśla, że tak grę trzeba. I po ruchu H3 goniec bije. Trzecia figura została poświęcona przez czarne. Kosmos. Bicie, bicie. Jest bezpośrednia groźba mata, więc jedyną obroną jest ruch wieża F2. Jak zagrać dalej, żeby próbować tę partię wygrać? Otóż kolejnym ruchem to nie jest bicie wieży. Tylko skoczek H4. Kolejna figura przygotowuje się do tego, aby spróbować tę partię wygrać. Tutaj e, białe się bardzo mylą, gdyż grają Hetmanem na E4. Co ciekawe, mogłaby tu nastąpić bardzo ciekawa pułapka ze strony białych. No, widzimy, że szachy to gra błędów, aczkolwiek tutaj silniki wskazują już remis, dynamiczny remis, w ogóle masakra. Jak można to ocenić na remis? Ale właśnie tutaj maszyna widzi coś pięknego. Jest to posunięcie skoczek na E6. O co chodzi? Bo tutaj głównym założeniem jest zagranie posunięcie. Posunięcia G2 z groźbą mata. Niestety ten ruch by przegrywał dla czarnych w tym momencie, gdy jest skoczek na E6. Dlaczego? Otóż nastąpiłoby kapitalne poświęcenie Hetmana i po tym ruchu jest skoczek G5 i odbijamy Hetmana. Pozycja jest wygrana dla białych ze względu na przewagę, ogromną, ogromną przewagę materialną. Tak mogłoby być. Lecz w tej sytuacji, moi drodzy, po skoczek. E6, widzimy też tutaj takie dobre opcje do białych, Hetman C8 i tam na tym rentgenie jakby Hetman próbował się wymienić, no to białe stały świetnie, tu goniec F8, maszyna podpowiada, żeby grać, no ale cóż, tak nie było, skoczek nie zagrał na E6, tylko Hetman na E4 i jak wygrać te partię? Otóż G2, to posunięcie wygrywa, powierza na F1, bo to jest jedyny ruch, gdzieby Tutaj król miał ucieczkę, jest bicie po prostu na F1, bicie gońcem, Hetman G3 szach, król H1 jak zagrać, żeby te pozycje wygrywać? Zadanie dla Was po raz kolejny, jest to ruch, skoczek F3, grozi mat w dwóch miejscach. I w tej sytuacji białe się poddały. Z tego względu, że trzeba by było poświęcić Hetmana, i po wybiciu mamy tutaj szach znowu na H5, co jest ważne. Można też zagrać F3, wygrywać, ale myślę, że praktyczne posunięcie, jak wzięcie po prostu skoczka. Już przewaga materialna jest czarnych, i kolejny plan poprzez ruch F3 gwarantuje zwycięstwo czarnym. Przepiękna partia w obronie królewsko-indyjskiej. Dajcie znać, czy Wam się podobała. Dzięki serdecznie za uwagę. Cześć.